Cześć, Majewski, Pipelski, rozmowy w tłoku. Proszę Państwa, politycy wyjechali w teren łowić wyborców. Ci, którzy są pewni swojego sukcesu, są dziś tutaj u mnie. Pierwszy z nich to mister samorządności Kazimierz Marcinkiewicz. Jako druga złota medalistka strzelania z dwururki do Jagielskiego Kazimiera Szczuka. Tak? A także mąż swojej Danuśki Lech Wałęsa. Zapraszam. Szymek, słuchaj. Halo, ej. Cicho. Ja chciałam zapytać o jedną rzecz. Szymek, słuchaj. Czy tutaj nie było Wojtka Jagielskiego? Nie, bo wiesz, słuchaj, on wybiegł ze studia, wiesz, jak szalony. Siadajcie. Dziękuję, właśnie. Popstrykaliśmy się o taką bzdurę. Czy najpierw wykręcić rękę posłowi Bosakowi z LPN-u, czy wyrwać mu nogi z dupy? To właśnie... Ale Kasiu, język. Nie, nogi lepsze. Dzień dobry Państwu. Chciałbym powiedzieć, że uważam, że Warszawa jest bardzo bezpieczna. Żadnej dwururki pani Kaziu. Mm-hmm. Ja do siebie to powiedziałem? Nie. Pani Kaziu jej nie trzeba. Bardzo śmieszne. Żadnej dwururki jej nie trzeba. Dlatego dostałem od premiera Kaczyńskiego snajperski karabin optyczny, z którym sobie brykam po Pradze i odstrzeliwuję słupki procentowe Hannie Gronkiewicz-Waltz. Super. Naprawdę. A ja tam, panie, tych wszystkich oszołomów z PiS-u to po gębach powieścielał. Oni znieścili wszystko, co ja do tej pory zrobiłem. No faktycznie, właśnie, no trochę tego było, prawda? Trochę? Panie, to samych ludzików z tych żołędzi, z kasztanów, to ze 200 sztuk było. Panie drogi prezydencie były, czymże jest ból związany z utratą zwierzątek w porównaniu z bólem związanym z utratą stołka prezydenta stolicy, prawda? Mm-hmm. Ja chciałem Państwu powiedzieć, że wierzę w siebie z całego serca. Mimo to profilaktycznie codziennie biorę i Buprom, i Panadol. No dobrze, i powiem, i co drugi dzień wącham puder z pączków od Bliklego. Wow. Wciągam. To taki warszawski lans. To ty odlotowy gościu jesteś, no tak, ale no niełatwo będzie po tym, prawda, pudrze wygrać z Hanną Gronkiewicz-Waltz. Na pewno. Nieprawda, panie Szymonie. Faktycznie niedawno nakręciłem reklamówkę, w której przepływam Wisłę wzdłuż i wszerz, żeby pokazać wszystkim warszawiakom, że nie są potrzebne żadne mosty, tylko po prostu dobra kondycja. Niestety podczas kręcenia tego materiału na środku rzeki zadzwoniła komórka. Był to premier Jarosław Kaczyński. Ja odruchowo odebrałem, prawda? Poszedłem na dno. Zdążyłem mu tylko powiedzieć, że nie mogę w tej chwili rozmawiać. No, ledwo mnie odratowali. No właśnie, jak zapomniałem wam powiedzieć, że będziemy mieli łączenie z Hanią. Gronkiewicz-Waltz. Tak, tak. Ein, zwei. Drei. Polizei. Dzień dobry. Jest w Berlinie. Guten Morgen, Hania wasza z Berlina. No jeżdżę po światowych metropoliach i z każdej pragnę przywieźć coś dla Warszawy. Mm-hmm. Z Berlina być może taśmę. Podobno w Berlinie krąży taśma z czterogodzinnym spotkaniem Kaczyński-Merkel z nagraniem stosunków polsko-niemieckich. Dobrze, dobrze. Pani Haniu, niech pani przestanie. Już mam dawno tę taśmę i wiem, co tam jest. I muszę państwu powiedzieć, że premier okazał się niesamowicie błyskotliwy. Proszę posłuchać. Merkel podała na pierwsze danie potrawkę z orła Bielika, a on był przygotowany i na drugie podał ziemniaki w mundurkach SS. No, taki mój niewinny żarcik. Widać, Niemcy nas nie lubią. Nie. Nieprawda. To nieprawda, że Niemcy nas nie lubią. Prawda. A co to było? Istnieje może mała grupka, która nas nie lubi. No, może jest ich trochę więcej. Co to mi do łóżka? Ej, Iga, przestań!
choć nie starczy na zupę. Kurde, nie lubię pomidorowej. Niemiecka pomidorowa z polską kluchą. Ja to w ogóle tego nie rozumiem. Ja jak byłem prezydentem Polski, a tym kanclerzem Niemiec był ten, no... No na pewno Niemiec. Ja mu tam obywatelstwa nie sprawdzałem, ale myśmy się dogadywali na tematy i takie, i różne, i inne. A dzisiaj, gdybym ja był prezydentem, to na jakieś takie odstawianie Polski na jakiś boczny tor, to bym przypomniał, że są dzisiaj Zjednoczone Niemcy, o czym chciałbym, żeby... kanclerz Kohl o tym nigdy nie zapominał, ale chciałbym, żeby pani Merkel też nie zapominała. Jednym z ważniejszych tematów politycznych jest nominacja Marka Kotlinowskiego z LPR-u na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, prawda? No, co wy na to, prawda? To mnie fascynuje. On jest strasznie twórczy, bo wiecie, co on zrobił? Zapłacił 700 tysięcy złotych długu swojego klienta. I jest takie jedno małe pytanie, skąd on wziął te pieniądze? No, ja wiem skąd. Pewnie z bankomatu, no bo przecież skąd się bierze pieniążki? Ale panie... Tak, no. Ale panie, niech pan się nie kompromituje, panie. Z bankomatu to można 1000 dziennie, proszę pana. Znam Marka i nigdy w życiu nie zrobiłby niczego niemoralnego. Nawet w Sejmie krążą takie plotki, że nawet gdyby wziął łapówkę, zapytałby się, czy aby koperta nie była kradziona. Nie, to brawa, naprawdę, to... Chyba mamy łączenie, halo? New York? Wow! O, ta się znowu przemieściła w Nowym Jorku. Pojechała zarabiać na Greenpoint. Jestem w New York, ja przyleciałam za ocean. Ja szukam tutaj nowych rozwiązań dla miasta Warsaw, Warszawy. Dla wprowadzenia ładu i porządku w stolicy pozamieniam wszystkie nazwy ulic w Warszawie na numery. Osobiście przemaluję wszystkie tabliczki z patronami i sama narysuję numery od 1 do 14. Great! Ale od 1 do 14? Dlaczego tak dziwnie? Przecież w Warszawie jest o wiele więcej ulic. Pani Haniu? Od 1 do 14, no cóż, bo 15 to moja feralna liczba. Ja takiej właśnie ilości kilogramów nie mogę się pozbyć, ale jest New York, w Warszawie będzie great. A nie mówiłem, że to kolejny głupi pomysł Platformy? Ja to muszę głośno powiedzieć. Jarko Wałęso, syn mój, wiesisz mi kolejne 10 skrzynek piwa i ten, i otwieracz. Beautiful. A ja, proszę pana, zamierzam przenieść do Warszawy na miastkę Statuły Wolności. Pani Haniu, coś tam przeleciało z tyłu. Aha, jak zwykle nie poczułam, ale to pewnie pikuje mój samolot. A. Kupiłam sobie taki maleńki, naddźwiękowy, prywatny samolocik za ostatnie grosze, zaoszczędzone na kampanii samorządowej. A, to ja lecę chyba. Przeleć mnie! Rozumiem, że to przeleć mnie to do mnie, ale dziękuję bardzo, nie skorzystam. Przestań, zamilcz, bo jak cię rąbnę z mojej dwórki za te szowinistyczne brednie, to ci całe twoje barwne życie przeleci przed oczami szybciej, wiesz, niż ta Gronkiewicz przeleciała z Berlina do Nowego Jorku. Pani Haniu, ale już tak szybko? Gdzie pani jest? Pani Haniu, tam jakiś trzeci świat? Co to jest? Nie, panie Szymonie. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej, prawda? Mm-hmm. To Włoszczowa, lotnisko międzynarodowe. Jak tak dalej pójdzie, Włoszczowa już w 2 miesiące przegoni Warszawę. Na przykład w przyszłym tygodniu poseł Gosiewski przenosi tutaj Morze Bałtyckie, prawda? Kulczyk będzie tu budował pole naftowe. A wytwórnia Warner Bros. Zrealizuje tu kilka następnych odcinków serialu Seks w Wielkim Mieście. Ze mną w roli głównej. Nie, skąd wiesz, podsłuchiwałaś? Podsłuchiwałaś nas w saunie przebrana za parę wodną. Nie, Włoszczowa jest moja, nie. Ale nie, Kaziu, poczekaj. W takim razie ja ogłaszam oficjalnie, że rezygnuję z prezydentury miasta
Warszawa, a startuje na prezydenta Włoszczowej. Nie, Włoszczowa jest moja, nienawidzę cię. Kaziu, nie, miej godność, ambicje, ja jak na mężczyznę przystało. Ale pani musi teraz te swoje wady wytykać sobie akurat. Ja nie wytykam sobie, tylko temu histerykowi, tak? To jest jakaś eureka. Z domu z zasadami, nigdy nie znałam rendezvous. Na spacerze z rodzicami. Lecz po Włoszczowej tylko tu. Ja też przenoszę się do Włoszczowej. Nie, no nie, ja zostaję w Warszawie. Ja zapraszam tylko. Nie, spokojnie. Zapraszam na część misyjną. Zapraszam na część misyjną.